Przepraszam za spóźnienie, ale czekaliśmy na sekretarza przy Ministerstwie Spraw Narodowych. Właśnie widzę, wjechał. Proszę jeszcze chwileczkę poczekać. Przywitamy sekretarza pana Pawła Nogę. A czy z boku będziesz patrzył? No ja z takim jeszcze strzelałem. Tak, z tego właśnie strzelałeś. Popatrz, jak idą koło niego, widzisz? Widzisz, jak jeszcze? Tak, ona, popatrz. Dlaczego na niego czekają? Może dalej. Czy myślisz? Proszę. Na kręcę. Już wjeżdża, jest obok samochodu asysta. Taką procedurę wykorzystujemy na liniach pokojowych oraz przeważnych osobistościach konwojowanych w Polsce. Nie chciałem jeszcze opaskać na zemlę. Mogliby mieć problemy. Proszę o klaski dla pana Pawła Nogi, sekretarza do spraw obrony narodowej. Pokoj, 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 bo nastawili. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Oczywiście sąsiada. Cześć maluszku. Dzień dobry. Panie sekretarzu, zapraszamy tutaj pana do nas na scenę. Witamy jeszcze raz. Dziękujemy za przybycie. A więc teraz przystąpimy do walki wręcz oraz pokazu technik, które są na co dzień wykorzystywane w szkoleniu. Proszę bardzo realizować. Ja do prawie. W tej chwili realizowany jest napad na wartownika. Wartownik uniszkodzawia napastnika za pomocą długiej broni. Następnie napastnik wykorzysta białą broń do unieszkodliwienia wartownika, który skuje go, przeszuka i odprowadzi w bezpieczne miejsce. Dziękuję. Tutaj również mamy obronę przed białą bronią. I unicestwienie za pomocą krótkiej broni. Oddaj mi nóż. Teraz mamy coś grubszego, pałka wykorzystywana. I również tutaj żołnierz unieszkodliwił napastnika poprzez wciągnięcie broni i zastosowanie bloku. W takich chwilach należy napastnika jak najdalej odepchnąć od siebie, żeby zwiększyć dystans między napastnikiem a żołnierzem. W tej chwili napastnik próbuje wejść w kordon. Żołnierze stosują procedurę obezwładnienia. Jeden z nich przyjmuje go, ubezpiecza, drugi zakuje napastnika. Przeszuka i wyprowadzi bezpieczne miejsce. Tutaj, proszę państwa, wykorzystywane są techniki Krav Magi, Jiu-Jitsu. Na co dzień nasi instruktorzy szkolą żołnierzy w celu przygotowania ich do realizacji działań bojowych, jak i również podwyższania sprawności fizycznej. Na każdej kompanii znajduje się około dwóch instruktorów, którzy są etatowo, szkolą nas i przygotowują do takich działań. Teraz mnie zerwą. Pragnę wspomnieć, że nasz dowódca 6. Batalionu Dowodzenia, podpułkownik Mazurkiewicz, kładzie bardzo duży nacisk na szkolenie fizyczne, zakupuje nam sprzęt, różne rzeczy, które pomagają nam doskonalić się w walce wręcz oraz w systemach strzelectwa w broni krótkiej i długiej. Tutaj dwóch panów zaprezentuję obronę przed pałką i nożem. Jest to system wykorzystany
w systemie Krav Maga, który jest jednym z najbrutalniejszych systemów obronnych. Tutaj jest obezwładnienie z broni krótkiej, zabranie i wykorzystanie jej przeciwko napastnikowi. Teraz mamy nóż, technika obezwładnienia. Obezwładnia się głównie za pomocą dźwigni robionych na nadgarstek oraz wykończenie techniki kopnięciem. System izraelski został stworzony dla żołnierzy. Główny nacisk składa się na części odkryte, twarz, ręce, krocze, uda, ponieważ tam nie nosi się kamizelki kuloodpornej. Panowie, proszę zostawić to panią. O co chodzi? Panowie, proszę! Jak widzicie, drodzy państwo, nie tylko mężczyźni są sprawni fizycznie, ale także naszym paniom również niczego nie brakuje. Marzenka, nie daj się! Marzena! Myślę, że ta pałka też nic nie da. No niestety zrezygnowali panowie z tego. Jak widać, to kobiety również prezentują ostatni pan do szkolenia. Pani uważa. Dziękuję ślicznie za pokaz. Proszę żołnierzy o zejście oraz państwa jako publiczność o gromkie brawa. Panie sekretarzu, jak się podobało? Panie przewodniczący, bardzo profesjonalny ten pokaz. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że poziom wyszkolenia, jak i determinowanie tych żołnierzy będzie cały czas takie samo jednostajne. Bardzo dziękuję. Naprawdę gromkie brawa dla tych panów. Asysta dla pana sekretarza, proszę wprowadzić pana do pojazdu. Tutaj chciałbym zaakcentować, że w razie jakiegoś strzału panowie, którzy są obok pana sekretarza, przyjmują wszystko na siebie. On musi być bezpiecznie odprowadzony, ponieważ jest tutaj VIP-em. Pad strzał, kontakt został niesłyszony przez przeciwnik. W tej chwili żołnierze obserwują, czekają na pojazd, który podbierze i przetransportuje pana sekretarza w bezpieczne miejsce. Dziękuję państwu ślicznie za chwilę cierpliwości i za gromkie brawa dla naszych żołnierzy z kompanii rozpoznawczej.